O! I tutaj mamy kolejny Mojo Room, który jest schowany w tej głowie kamiennej, która swoją drogą przypomina mi maskę Aku Aku, taką kamienną. Mogę się oczywiście mylić, ale tak trochę mi się wydaje. Tutaj sobie skasujmy krzaczki, bo czemu by nie? Dalej nie idziemy, ponieważ tam mamy Mojo Room, który warto by przejść. Kolejny spin attack upgrade. Myślę, że tutaj sobie wszystkie upgrade'y zgarniemy. Bo tak jak wspominałem na początku, let's play jest robione na 100%, czyli wszystkie lalki Mojo zdobywamy, wszystkie... no to sobie wszystko będziemy zbierać. I wszystko będę wam pokazywał. Hard to bear. A, czyli musimy osiąść Gora i zniszczyć tak na dobrą sprawę wszystko. Okej. Kumam przesłankę. Okej. Dobra, nie pykło. Auć. Sorki za psa w tle. Nie wiem, nerwicy jakiś dostał chyba. Okej, coś nie pykło. Mamy pierwszą śmierć oficjalnie. Ale ten fail był żałosny. Dobra, postarajmy się teraz nie wpadać za bardzo w ten. O! Dobra. Może teraz się uda coś ogarnąć fajnego. Mam pewien pomysł. Kurde, nie zdążę chyba. A nie, udało się, dobra. W ostatniej chwili się udało. Ej, naprawdę nie wiem, co się stało, że mi tak trochę słabo poszło w tej rundzie bonusowej, bo ona jest naprawdę łatwa. Dobra, z której strony teraz będzie ten generator? W sumie mówmy na to generatory, będzie łatwiej. Z której on strony jest? Chyba z prawej będzie. Nie, nie ma go! O kurde! A co to się stało, że go nie ma? Okej, to mnie troszeczkę zdziwiło. No nic, to dobra. Zaatakujmy teraz naszego tytanka Spajka, Spajkusia. Mojosy zgarniemy i lecimy dalej. Teraz jak będziemy mieli 100 tysięcy, to będziemy mieli życie, więc nadrobimy to, co straciliśmy. No i tutaj wam przy okazji pokazałem, że kiedy stracimy albo wpadniemy w jakąś tutaj przeszkodę lub spadniemy w dół, to nie tracimy całego życia, tylko po prostu fragment zdrowia tracimy. Więc nie ma tutaj od razu takiego, wiecie, insta-killa, że aż życie tracimy, nie? Wiecie, o co chodzi. No i teraz dostajemy się do tej świątyni, którą widzimy po drugiej stronie. Swoją drogą bardzo ładnie to wygląda. I tak będę na takie rzeczy zwracał uwagę, ponieważ ja lubię na takie aspekty graficzne zwracać uwagę. Zawsze to robiłem i zawsze będę robił. I cicho. Okej, jesteśmy po drugiej stronie i mamy snajpa. Dawaj mnie snajpa. Tam trzeba będzie te tarcze ogarnąć, więc to spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, jakkolwiek to brzmi. Ominiemy sobie tych ziomeczków. Dobra, bramę mamy odblokowaną, zaraz tutaj
zsiądziemy ze snajpa, żeby pocisnąć ich tutaj wszystkich. Może combo Kinga nam się uda zrobić. Taką mam taktykę. Więc dobra, zróbmy coś takiego. Chodźcie tutaj. I zaraz ich ze speed ataku pocisnę wszystkich. Dobra, jeszcze nie. Za szybko to zrobiłem. O, i teraz. Dobra, idzie kolejna gromadka. Może się uda nam combo Kinga zrobić. Kurde, zaatakował mnie, czyli kurde zdymałem, ponieważ combo King mi się teraz nie zaliczył. Fuck. Tutaj wszyscy nawzajem się zaraz wykończą, nie? Okej. Śmieszne, nie powiem, że nie. A chcę może teraz białego, kurde, Spike'a. Biały Spike zawsze na propsie. Mamy tutaj jakieś krzaczki do zniszczenia? Nie, chyba nie mamy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bez zbędnego przedłużania. O! O, mamy nasz Mojo Generator. Dawać dużo mojosów, kurde. Chcę mieć życie kolejne. Bo w bardzo lemerski sposób straciłem poprzednie. O, mam owoc łumpa, więc proszę się tutaj wyleczyć. Owoc łampa. A, nie będę na razie tego brał. Jak będą tytany. /42/80 to na razie jest mało. O, 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 o! Dobrze! Pojawiają się spajki. Więc bierzemy teraz naszą umiejkę. Okej. Kurde, najgorsze jest to, że czasami te cutscenki mega spowalniają, co powoduje, że nie mogę zdobyć tych mojosów na czas. To mnie trochę denerwuje w tej gierce. Ale to samo jest z Mind Over Mutant, więc no. O, concept art. Jej, mamy to. Okej, spybota mamy jednego u góry. I osiądziemy teraz kolejnego snajpa. I dobra. Namierzanko, pyk pyk. Musimy tutaj sobie nasz ten charge shot naładować. W sumie już jest naładowany. O kurde, ty, jaka jakie tutaj zgromadzenie jest ich. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, oni czasami mogą się tak blokować, to jest też mega denerwujące. Ale najlepiej, kurde, pójść w miejsce, gdzie tylko tak jeden pójdzie za tobą. Aj! Głupota! To była głupota. Okej. Dobra, już teraz mogę przyznać, że mam konsekwencje tego, że gram na hardzie, ale to jest do ogarnięcia wszystko. To jest do ogarnięcia, moi drodzy.
I teraz żałuję tego, że tam się do góry nie dostałem, przecież tam jest ta umiejka, która spowoduje, że mogę ich kurde na hita wziąć. A przynajmniej jednego z nich. Ale zlamiłem! 4 życia, najgorzej. Jest! Jest! Mamy to! Dobra, osiądę białego. Teraz drugiego. Mamy to, mamy to. Moi drodzy, ale że aż musiałem tutaj 2 życia stracić, to jest przegięcie pały, nie? No dobra, nic tutaj po nas, możemy iść dalej w zasadzie. Nie ma tutaj żadnych, kurde, mojosów podwójnych ani potrójnych, więc szkoda. Wielka szkoda. Nawet życia nie dostaliśmy ani nic. Aj, no smutne trochę, no nie powiem. Ale sobie te żyćka nadrobimy, więc nie martwcie się. Tutaj chyba gdzieś będzie zgromadzenie tych wszystkich, tych... Damn it! Tutaj będzie zgromadzenie tych wszystkich chyba minionów Cortexa. O ile dobrze pamiętam! Ja bardzo nie lubię tych platform, okej? Bardzo ich nie lubię. Bardzo. Okej, jesteśmy na drugiej stronie. Ostatni spybot. Dobra, będziemy mieli wszystkie spyboty. Nice. Tutaj będziemy mogli chyba już to combo 20 zrobić, bo jest ich całkiem spora gromadka, więc... A jak zwykle nie udaje się, najgorzej, kurde! A, czyli jednak combo 30 to było, no dobra, zdymałem. Oczywiście, że tak. Bo jak żeby inaczej. Klątwa po prostu. Klątwa dzisiaj mnie jakaś dopada. Czemu tak za pierwszym razem nie zrobiłem? Dobra. Bieraj go. On jest ten. Bardziej wart tego wszystkiego. Chyba tutaj Gora trzeba będzie dosiąść, bo widzę, że to jest coś, co Gor mógłby zniszczyć. Na luzie. Na pewno nie snipe. To już mogę wam zagwarantować, że snipe raczej oni by nie dali rady. Ale w sumie ich sobie zniszczę, dlatego że spike jest mocniejszy niż snipy. O wilku mowa. No nie, kurde, nie. Nie, najgorzej. Nie to. Jedno życie mam teraz, najgorzej. Ale dobra, mamy na szczęście tylko tutaj pojedynek pomiędzy tym. Pomiędzy Spike'em a Gorem, więc no. O to chodziło.
ta, patrzcie jak teraz porobieni zostali tutaj wszyscy. Okej, idziemy sobie dalej. W razie co już ścianę będę miał zniszczoną. O, i drugie życie. Nice one, nice. Dobrze. Crash, it's as I feared. Cortex and Uka Uka are stealing all the mojo from the temple. This is somehow related to the strange mutants we've been fighting. There's an enormous treasure of mojo contained within. It's like the Texas Mojo repository in there. Hurry, Crash! Okej. Musimy dostać się teraz do tej świątyni. Easy. Szkoda, że nie będę miał niestety 100% i znowu będę miał silver mojo. No ale trudno się mówi. Trzeba żyć z tym dalej. Tak, to jest płacz. Gyro Jackhammer. Czyli możemy teraz za pomocą... W sumie zaprezentuję wam to, jak dojdziemy dalej. To wam wtedy tam dalej zaprezentuję. I to była głupota. Nie powtarzajcie tego w domu. Ej, wyobraźcie sobie teraz, gdyby ktoś miał taki, powiedzmy, drogę do domu swojego, nie? Wyobraźcie sobie za pomocą takich ruszających się platform. To by było dopiero ciekawe. I guess. Ale dobra, lecimy dalej na Szczecin. Ale ten posąg jest przerażający, tak szczerze wam powiem. Coś tutaj jest? Albo mi się wydawało. Chyba nawet nie będziemy mieli minionów wszystkich pokonanych od Cortexa. Bo nie widzę, żeby się pojawiały. Aj, ale spieprzyłem ten poziom. No, trzech nam zabrakło. I czterech kombo, ale dupa, ale spieprzyłem. Ale przynajmniej możemy sobie powtórzyć Mojo Room. Epizod trzeci concept art. No i sam epizod trzeci możemy powtórzyć, więc nie jest źle. A, i tutaj dostaniemy ogólnie tego Mojosa, jak będziemy mieli 50% gry zaliczonej, tak więc... Tak więc spokojnie. No i co? Możemy gdzieś tutaj ubrać kostium Crasha? W sensie możemy gdzieś tutaj ubrać tego? Crasha? The snipe. This colorful creature prefers to keep its distance and throw razor sharp feathers to slice you up like warm cheese. No i tutaj mamy krótki opis snajpa. No i możemy sobie puszczać, że tak powiem, odgłosy snajpa. Bardzo śmieszne swoją drogą. Dobra. No to co? Continue story. Episode 4. Temple of Zoom. Temple of Zoom. I jest tylko jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o Temple of Zoom. Mianowicie nazwa tego odcinka jest parodią filmu Indiana Jones and Temple of Doom. Tak? And Temple of Doom? Dobrze mówię? Tak. Bo wiecie, to jest Temple of Zoom, a w Indiana Jones to był Temple of Doom. I chyba wszystko się normalnie nagrywa, co nie? Tak, wszystko się normalnie nagrywam, jak mam taki podgląd. W sumie nie dziwię się, dlaczego to jest parodia Indiana Jones, biorąc... No. Tak więc... Temple of Doom to jest parodia Temple of Zoom. W sumie to jest to, co chciałem powiedzieć. Przepraszam, Temple of Zoom to parodia Temple of Doom.
Ale mi się cholernie dzisiaj język plącze, matko boska. Dobra, co tu mamy do roboty? Tu widzę, że mamy ślepą uliczkę z lewej strony, z prawej i w sumie z kolejnej prawej i z tej strony. Więc jedyne wyjście, jakie mamy, a raczej jedyne przejście, no to tutaj możemy się dostać. I z tego co wiem, tutaj będziemy mieli konfrontację z bossem w tym epizodzie. Z naszym pierwszym bossem. Wychodzimy z paszczy małpy. O! Mamy takie malutkie generatory, które będą wybuchać. Już widzę, że tutaj będziemy potrzebowali snajpy. Snajpa. A, i 30 minionów tylko. No to może tutaj nawet silvera nam się uda zdobyć. Fajnie byłoby oczywiście mieć tego goldzika, ale... No niestety. Znając życie, nie uda mi się. O nie, w najgorszym miejscu. Ale na szczęście on mnie nie trafi, bo on ma ten... Crash jest, że tak powiem, za niski, żeby Spike go trafił, więc no. Oni tam między sobą się tłuką, okej. Ale dajcie mi przejść, dzięki. Teraz od was spylę na sekundkę. Dokładnie tak. I teraz będę mógł na was się powyżywać trochę. Może mi się uda combo Kinga zrobić, kto wie. O! Udało się. Więc dobra, mamy to z głowy. Teraz tylko dopilnować, żeby wszystkie spyboty zebrać oraz... no... wszystko inne. A teraz możemy stąd uciec, bo Spike, a raczej Spike'i nas pocisną, a tego chyba nie chcemy. Ta muzyka troszeczkę mi, nie wiem czemu, jakiś taki horror przypomina. To znaczy, ona jest fajna ogólnie, ale taka, no, taka creepy trochę. Oczywiście nie muszę komentować, że to pomieszczenie bardzo ładnie graficznie wygląda. Oj, przepraszam za czkawkę. A teraz zjeżdżamy.